Istnieją dwaj pięściarze, o których słyszał każdy: Chińczyk, Niemiec, Francuz, hydraulik, lekarz, polityk, a może nawet przedszkolanka. Mike Tyson i Muhammad Ali. Z tym pierwszym w dość kontrowersyjnych okolicznościach zmierzył się Andrzej Gołota. O tym wiedzą niemal wszyscy miłośnicy boksu, jednak drugi z nich także ma na koncie starcie z Polakiem. I to nie byle jakie. W 1960 roku 18-letni Muhammad Ali, znany wówczas jako Cassius Clay, zmierzył się ze Zbigniewem Pietrzykowskim. Ale zanim przejdziemy do samego pojedynku, warto przedstawić krótko postać Zbigniewa Pietrzykowskiego, ponieważ pewnie nie wszyscy go znają. Podopieczny słynnego trenera Feliksa Sztama, pierwszy duży sukces na arenie międzynarodowej odniósł już w wieku 19 lat, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Europy. W Mistrzostwach Starego Kontynentu uczestniczył jeszcze 4-krotnie, za każdym razem przywożąc do Polski złoto. Ma też na koncie 3 występy na Igrzyskach Olimpijskich. W 1956 roku zdobył brązowy medal, w 1960 srebrny, a w 1964 ponownie brązowy. Zbigniew Pietrzykowski był więc wybitnym pięściarzem, jednym z najlepszych na świecie. Dlatego kiedy w 1960 roku wyjechał do Rzymu na drugie w swojej karierze igrzyska, był jednym z faworytów. Udało mu się dotrzeć do finału, a w nim spotkał się z 18-letnim Cassiusem Clayem, późniejszym Muhammadem Alim. It's August 18, 1960. Cassius Clay of the United States takes on Ziggy Pietrzykowski of Poland in the finals of the Olympic Light Heavyweight Boxing Championship in Rome. The two fighters touch gloves as the fight is ready to begin. Cassius like lightning in there. Cassius must be careful with this cagey southpaw. Początkowo Pietrzykowski radził sobie naprawdę dobrze, jednak po drugiej rundzie wyraźnie opadł z sił. Clay był szybszy i zdecydowanie lepiej poruszał się na nogach. Polak przyznał później, że żaden inny pięściarz nie zmusił go do takiego wysiłku. Po tej walce Cassius Clay zakończył karierę amatorską i przeszedł na zawodowstwo. Nikt wtedy nie zdawał sobie sprawy, kim w przyszłości zostanie młody, złoty medalista olimpijski z Rzymu. A został prawdziwą legendą. Pietrzykowski i Ali spotkali się jeszcze 2-krotnie. Między innymi w programie This Is Your Life, w którym obok Polaka pojawili się jeszcze chociażby Joe Frazier i Angelo Dundee. No. Well, it's 18 years ago, isn't it? He's not here. Have you ever seen him since? He didn't go to Poland, no. Have you ever seen him since? No, you can get these. I'll tell you what he's doing. He's passing on the kind of experience he learned the hard way fighting you, because he's now one of Poland's national boxing coaches. No. He was old. And we've flown him from his home near Krakow, Ziggy Pietrzykowski. No, man! No, man! Kiedy wspominamy ogromne sukcesy takich pięściarzy jak właśnie Pietrzykowski, ale także Kulej, Kasprzyk, Kolczyński czy Drogosz, automatycznie nasuwa się pytanie, co mogliby osiągnąć, gdyby Polska nie znajdowała się w sowieckiej strefie wpływów? Gdyby, podobnie jak Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Floyd Patterson czy Leon Spinks mogli podpisać profesjonalny kontrakt. Prawdopodobnie niektórzy z nich byliby dzisiaj prawdziwymi, znanymi na całym świecie legendami ringów zawodowych.